Wiecie co? Brakuje mi go. Fajny gość. Z dużym sercem, to dokładnie takie niemodne tak słowo dzisiaj. Radek był bardzo dobrym człowiekiem. Był dobrym człowiekiem. Szkoda, że go nie ma. Tak, tak. Wspaniały kumpel. Wspaniały. A już za chwilę nasi bohaterowie przestaną pierdolić i powiedzą, jak jest. Numer alarmowy. Proszę czekać na zgłoszenie się operatora. Co tam, Andrzejku? A z kim ja gadam? A do kogo dzwonisz? Na policję. To muszę ci powiedzieć, że ci się numery pojebały. Ja sobie robisz. Drodzy widzowie, jest mi niezmiernie przykro, myślę, że koleżankom i kolegom również, ale zostaliśmy oszukani, ten program nie miał tak wyglądać. Jutro nasi menadżerowie wydadzą oświadczenia. Chcę wiedzieć, kto za tym stoi i kto mnie wpieprzył w tę cholerną grę. Karol, czy ciebie kurwa pojebało? Przypominam, że nasza gra toczy się na żywo, a widzowie mają możliwość komentowania. A tej też odmowa. To spróbuj jeszcze raz. Ale już 3 razy próbowałem. Ja sobie nie życzę upubliczniania moich prywatnych zdjęć. Nie życzę sobie! Czy dostarczyłam ci wystarczającej ilości argumentów, abyś dziś wieczorem zaszczycił nas swoją obecnością podczas gry? Zaraz, moment, o czym ty do mnie pierdolisz, kurwa? No grałem to, co mi kazali grać! Co wy tego nie widzicie? No tak siedzicie jak te chuje w torcie, no kurwa! Cały czas udawałaś moją przyjaciółkę, podczas gdy jesteś po prostu zwykłą, fałszywą suką! Czy jesteście gotowi do dalszej gry? To nie jest gra! To jest pieprzone życie! Jesteśmy na wizji, czy nie jesteśmy? No chyba, bo komentarze lecą.